Andrzeja Lepera poznałem w trakcie rządów Tadeusza Mazowieckiego. To były w ogóle początki Andrzeja Lepera. On jakoś pojawił się u mnie jeszcze, nie wiem, czy z nazewnictwem samoobrony, czy tylko z takim poczuciem chęci obrony interesów rolników. I przedstawił mi się, że pochodzi tutaj z Pomorza, niedaleko ode mnie. Jako generalnie rolnik, ale budząc jakąś tam moją sympatię. Drugi raz już bardziej formalnie pojawił się, jak byłem w gabinecie Jana Olszewskiego, ministrem do spraw kontaktów politycznych, już jako szef samoobrony, to taki działacz publiczny, proponując rozmowę, kontakt i współpracę, uznając, że obaj jesteśmy rolnikami i że może różne ważne sprawy można jakoś w ten sposób załatwić. Ale to wszystko było takim elementem bliżenia między nami, z takim poczuciem, że ten człowiek chce coś dobrego zrobić. To były początki protestów samoobrony i tego radykalnego nurtu samoobrony. I ja miałem takie poczucie i porównywałem to trochę do sytuacji swojej w Solidarności, w działalności jeszcze w podziemiu i uważałem, że przysparzają mu jakieś dobre intencje, że czyste intencje dotyczące rozwiązywania różnych problemów. To była ta pułapka wtedy związana z przeceną kredytów. Część rolników miała te kredyty stare, przecenione, wysokie koszty spłaty, prawie niemożliwe. I on stanął na czele takiej rewolty i takiego buntu. Myśmy się nie zaprzyjaźnili, ale dość blisko się kolegowaliśmy. I taki przełom nastąpił, pamiętam, okres strajków za czasów rządu Buzka. I ja dostałem telefon od Buzka z prośbą o przyjazd do Warszawy, że chcę rozmawiać o sytuacji w rządzie. Pamiętam, jak jechałem do tej Warszawy, otrzymałem telefon od Andrzeja Lepera, że mówi, w mediach słyszałem, że masz być ministrem rolnictwa, ale przestrzegam cię, że jakbyś został, to my cię wykończymy. Jest konflikt z rządem i proszę cię, żebyś się nie zgadzał. No oczywiście życie napisało wtedy zupełnie inny scenariusz. Przyszły kolejne wybory, powstała Platforma i Leper wszedł do Sejmu z dość dużą reprezentacją. SKL, partia, z którą ja byłem związany, była zbliżona po porozumieniu z Platformą Obywatelską. No i doszło do takiego zwarcia między kierownictwem Platformy a mną w sprawie kandydatury Lepera na marszałka Sejmu. Platforma uchwaliła dyscyplinę, uznając, że absolutnie Leper nie może zostać marszałkiem. Ja natomiast po pierwsze ze względu na takie poczucie, że jest reprezentantem istotnej części obywateli, którzy w ten sposób wyrazili swoje zdanie, że głosowali na niego, że nie powinno mu się odmawiać prawa do pełnienia tej funkcji. Zagłosowałem za nim jako kandydatem na marszałka. On został wicemarszałkiem Sejmu. No to spowodowało oczywiście duże konsekwencje w relacjach moich z Tuskiem i z Platformą. W 2005 roku, gdy Samoobrona była trzecią co do wielkości partią w Sejmie, Andrzej Lepper został wicepremierem i ministrem rolnictwa. Odszedł z rządu w 2007 roku w atmosferze skandalu po wybuchu afery gruntowej, której pokłosiem były przedterminowe wybory. Samoobrona nie weszła do Sejmu, jednak Andrzej Lepper chciał wrócić do politycznej pierwszej ligi. Uważał, że tak zwana afera gruntowa była zaplanowaną prowokacją, która miała odsunąć go od władzy. W rozmowie z Tomaszem Sakiewiczem we wrześniu 2010 roku Lepper deklarował, że przed wyborami w 2011 chce w prokuraturze podać nazwisko osoby, która była źródłem przecieku o planowanej tajnej akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Ministerstwie Rolnictwa. Miała związek z aferą gruntową. Chciał też spotkać się z Jarosławem Kaczyńskim. Andrzej Lepper rzeczywiście chciał się umówić z Jarosławem Kaczyńskim i moje spotkanie z nim
miało być chyba taką formą dotarcia do Kaczyńskiego. Mieliśmy wspólnego informatora. Przyszedł do mnie, powiedział, że Leper chce wyjawić tajemnicę 40 piętra, chce ze mną porozmawiać, ale też chciałby to przekazać Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ja powiedziałem, że ja mogę się spotkać z Leperem i nic więcej nie obiecywałem. Umówiliśmy się na to spotkanie w łazienkach na otwartym terenie. Stał do mnie bokiem. Cały czas robił wszystko, żeby było bardzo słabo go słychać, tak żeby to było na granicy słyszalności, czyli jakby się bronił przed nagrywaniem. Poza tym przy dosyć silnym wietrze, to był bodajże październik. To też utrudniało. Ja nie miałem profesjonalnego sprzętu, tylko zwykły sprzęt dziennikarski. A nagrywałem dla własnego bezpieczeństwa, żeby było wiadomo, co ja mówię. Tak? Gdyby okazało się, że jest to prowokacja, to wszystkim, żebym sam był zabezpieczony, że nie robiłem tam żadnych deali, tylko po prostu próbowałem go namówić do rozmowy dziennikarskiej. Używał takich krótkich bardzo zdań, z których ja wielokrotnie, dziesiątki razy wręcz powtarzałem to samo pytanie, żeby zmusić go do jakiejkolwiek odpowiedzi, żeby użył pełnego zdania, pełnego słowa, a nie tylko tak, nie, czy wręcz mówił monosylabami. No i w pewnym momencie ja powiedział całe zdanie, że to Janusz Kaczmarek był tym informatorem. Był wyraźnie spięty, bał się, mówił, że się boi. Mówił mi też o tym jego informator. Bał się ewidentnie, że mu się coś złego stanie. Moim zdaniem on się bał, że go ktoś zabije. I miałem od początku takie przekonanie. Zresztą jak wróciłem do żony po tym spotkaniu, to powiedziałem, że rozmawiałem z samobójcą. To jest człowiek, który podjął bardzo niebezpieczną grę. Moim zdaniem on chciał kogoś szantażować. Chociaż nie mam żadnej pewności i dowodu, bo taka propozycja nie padła, tylko jakby rozpoczęcie ujawniania informacji było groźne dla bardzo wielu osób. Wydaje mi się, że kluczem do zrozumienia przyczyny śmierci Andrzeja Lepera jest jego słynne przemówienie w Sejmie. Kto sprzedał FSM Bielsko-Biała? Straty według Najwyższej Izby Kontroli 20 miliardów 326 milionów złotych. Ojciec chrzestny, jeden z ojców chrzestnych Platformy Obywatelskiej. Czy postępowanie się toczy? Olechowski dopuścił się przestępstwa. Stocznia Gdańska, panie marszałku Płażyński. Pana sprawa, jak już powiedziałem, kolebki nie potrafiliście uratować, a wy Polskę chcecie ratować. Zakłady w Kwidzyniu, pan Lewandowski. I co? 1,5 miliarda złotych w tamtych latach. To dzisiaj razy dwa pomnożyć trzeba. Następnie Gerber, Alima, Polkolor. Strata 1 miliard. Pan Lewandowski. Panie pośle Piskorski, czy prawdą jest, że w hotelu Victoria spotykał się pan czterokrotnie z niejakim panem S. Było to 7 marca 98 roku i wtedy wręczył panu 50 tysięcy dolarów. Drugi raz 16 lipca 99 roku wręczył panu 120 tysięcy dolarów. Czy pan marszałek jest pewien, że pan chce to wszystko powiedzieć, co pan mówi? Tak. Jest pan pewien, tak? Jest pan także świadom odpowiedzialności za te słowa? Oczywiście. W świetnym stylu retorycznym przedstawił obraz elit III Rzeczpospolitej, podając po nazwisku polityków, którzy brali łapówki, którzy kontaktowali się z obcymi wywiadami i którzy służyli lobbystom. Powiedział to wprost. A może byście panowie tak pojechali razem, pan Szmajdziński, pan Tusk i pan Cimoszewicz na mecz do Wrocławia, Śląsk-Wrocław. Tam w hotelu Wrocław między 9 a 9.30 20 kwietnia 2001 roku jeden z was, nie wiecie który to porozmawiajcie z sobą, podobno, ja nie twierdzę, że tak było, podobno otrzymał kwotę 350 tysięcy dolarów od niejakiego pana S. Jeszcze pan Schetyna też widział to. To było do tego stopnia szokujące i przerażające, że prowadzący obrady marszałek Borowski kilkakrotnie zdębiał i upominał Lepera, czy pan wie, co pan mówi? Czy pan zdaje sobie sprawę z tego, co pan mówi? Leper za każdym razem odpowiadał tak, doskonale zdaję sobie sprawę z tego, co mówię i naprawdę wygłosił najmocniejsze przemówienie
w Sejmie po 90 roku. Ponieważ w tym przemówieniu oskarżył kilkunastu polityków, w tym Tuska, Cimoszewicza, Piskorskiego i paru innych, o konkretne przestępstwa. Panie Tusk, sprawa spotkania pana z mierzyjącym Pershingiem. Nie wiem, czy miała miejsce, może pan zaprzeczycie na pewno temu. 10 lipca 1998 roku, gdzie podobno pożyczył panu 300 tysięcy złotych. To przemówienie nigdy nie miało swojego dalszego ciągu. Żadne służby nie zajęły się oskarżeniami Lepera. I zaszło pytanie, skąd Leper z taką pewnością siebie mówił o bardzo konkretnych zdarzeniach. O miejscach, w których przyjmowano łapówki, datach, nawet o kwotach łapówek. To fakt. I teraz pojawiają się oczywiście tylko już domysły, bo wiedzy pewnej na temat śmierci Lepera nie mamy. Domysły są bardzo proste. Andrzej Leper otrzymał od służby specjalnej kompromitujące polityków kwity, ale nie zrozumiał intencji, w jakiej otrzymał te kwity. On miał się tymi kwitami posługiwać, tak jak posługiwali się inni politycy. Tymczasem on wyszedł na mównicę sejmową i wygłosił to, co z tych kwitów wynikało, z tych dokumentów. Jestem w posiadaniu dokumentów. Dokumentów i świadków. Powtarzam, jestem w posiadaniu. Szef samoobrony deponował ważne dla siebie dokumenty i nagrania u zaufanych prawników, Ryszarda Kucińskiego i Róży Żarskiej. Co było w tych dokumentach, nie wiadomo. Ryszard Kuciński zmarł w maju 2011 roku, z kolei 20 lipca 2011 roku w Moskwie zmarła Róża Żarska. Dwa tygodnie później, w piątek, 5 sierpnia 2011 roku, w łazience warszawskiej siedziby samoobrony znaleziono powieszonego Andrzeja Leppera. Na sznurze, na którym wisiał, nie było śladów żadnych odcisków palców. Sekcja zwłok została wykonana dopiero w poniedziałek. Jego żona mi opowiadała w szczegółach ostatnie jakby 48 godzin z jego życia, w przededniu śmierci. Był u siebie w domu, nocował tam. Ona go zachęcała, żeby on wrócił na gospodarstwo, że Andrzej, to już samoobrona już nie wróci do władzy, czy jesteś tu nam potrzebny, syn jest chory. On to przyjął ze zrozumieniem i że mówi, że tak, rzeczywiście muszę ratować syna, muszę pomóc. Ja mam ostatni taki wyjazd, mówi, do Szczecina, muszę jechać na kilka godzin. Wrócę i wieczorem pogadamy, jak to będzie. To jest bardzo ważny wyjazd, muszę coś ważnego tam załatwić. Nie mówił jej o szczegółach. Ona mi opowiadała też tak, że on jak mówił, że będzie w domu, to zawsze był, że ona na ten wieczór, on lubił kaczkę, przygotowała kaczkę pieczoną na kolację i czekała na niego długo. I później zaczęła się już tak niepokoić, że go nie ma. Zaczęła wydzwaniać. I później, późno w nocy dodzwoniła się jakoś do niego. I on jej mówi, że jest w Warszawie. Ona mówi, no co robisz? A wiesz, stało się coś takiego, że nie mogę ci teraz powiedzieć, jak tylko się spotkamy, to ci powiem, że musiałem, ale coś bardzo ważnego, że musiałem wyjechać do Warszawy. Ale mówi, że czuła, że jest przestraszony, że coś rzeczywiście musiało stać się wyjątkowego, że tak się stało. Świadomość, że wokół niego jest taka siatka służb i się specjalnie tym nie przejmował, uważał, że polityk musi żyć z tym.
Andrzej Leper pojechał gdzieś na Białoruś, gdzieś do Rosji. Jak wrócił, to był zupełnie inny człowiek. On miał garniturek, on już był dobrze uczesany, to już nie był taki, nie obrażając oczywiście nikogo, chłop z perelowskiego PGR-u w bereciku, który batorzył jakiegoś tam faceta, prawda? Okoliczności tej śmierci są na tyle zastanawiające, że można powiedzieć, samobójstwo popełnił ten, kto na tym skorzystał. Więc wydaje się, że po pierwsze Andrzejowi Leperowi samobójstwo popełniono, po drugie popełniono je w najbardziej korzystnym okresie dla służby.